Dostaję sporo pytań odnośnie tego, jak pracuję, jak wygląda taka sesja ze mną. Dlatego też postanowiłem nagrać ten film i opowiedzieć, jak to może wyglądać. Więc jak już pewnie wiecie, pracuję metodą EFT, techniki emocjonalnej wolności. Tutaj krótki filmik o tym, czym jest metoda i dlaczego działa. Więc nie będę się za bardzo rozwodził o metodzie. Powiem tylko tyle, że to jest taka forma psychoenergoterapii. Że tak powiem, wykorzystuje opukiwanie punktów na meridianach i w ten sposób odblokowuje się wszystko i uwalnia się blokady, przeróżne blokady w systemie energetycznym takiego człowieka. Więc jak pojawia się taka osoba u mnie, to przede wszystkim musi chcieć ze mną pracować. To nie może być tak, że ktoś kogoś, nie wiem, na siłę wypchnie, nie wiem, chłopak, dziewczynę, żona, męża, jakkolwiek, tak? Jakby ja nikogo się nie proszę o to, żeby z kimś pracować. Ta osoba musi chcieć. To musi być jakby taka, no, autonomiczna decyzja, tak? To trzeba po prostu poczuć, tak? To nie może być tak, no dobra, pójdę, bo mnie ktoś tam gdzieś wysyła, bo nie wiem, bo jest ciężko, ale ja tego nie czuję, nie wiem, co mam zrobić, tak? To wtedy po prostu, no, ten efekt wspólnej pracy może być znikomy albo żaden. Więc taką sesję najczęściej zaczynam od tego, że zaczynam zadawać pytania, przeróżne pytania o to, jak osoba czuje się, dana osoba czuje się teraz, w tym momencie, jak wygląda jej życie, jak w ogóle, jakie doświadczenia, jakie relacje z bliskimi, z rodziną, z rodzicami, jak jest w pracy, czy dana osoba jest zadowolona ze swojego życia, czy coś może się dzieje takiego w tym życiu, z czego dana osoba nie jest zadowolona, może kimś by chciała być, a nie może, bo i tak dalej, więc... Czy dana osoba też się budzi na przykład z lękiem? Czy ten lęk się pojawia? Czy jest często? Jak często jest? Tak naprawdę im ja bardziej jestem w takim stanie flow, gdzie ja tak bardzo mocno zagłębiam się w osobę, z którą pracuję, tym jakby intuicyjnie lepiej jestem w stanie dobierać jakby takie pytania. I w zasadzie te pytania się nie kończą, one w zasadzie, to jest cała sesja, to jest rozmowa, tak? To jest uwalnianie, to jest procesowanie różnych rzeczy. Wszystko jest kwestią indywidualną. Zależy oczywiście od konkretnej osoby, od tego, jakie ma oczekiwania, na ile czuje siebie, tak? Na ile ja czuję tą osobę w danym momencie. To też jest związane z tym, na ile dana osoba jest otwarta na siebie, tak? Są osoby, które są niestety zablokowane. Więc pytania, mnóstwo pytań, tak? I sesja może trwać godzinę, może trwać półtorej, może trwać nawet 2 godziny. Wszystko jest kwestią indywidualną, jakby nie ma takiego jednego konkretnego szablonu, tak? Znaczy na pewno pewną rzeczą jest, którą robię, to zawsze, że po prostu pytam, bo chcę zrozumieć jak najbardziej wnikliwie i skrupulatnie, po prostu poznać tak dogłębnie, poznać daną osobę tak szybko, jak to jest oczywiście możliwe. Więc no wszystko jest kwestią indywidualną, tak? Po prostu dzieje się, pewne rzeczy się często dzieją same, tak? Ja mogę mieć czasem zaplanowane, że sesja będzie wyglądać tak, bo oczywiście osoba mi mówi, z czym przychodzi, tak? Ale po drodze może się okazać, że nawet dana osoba może mi powiedzieć, że ma taki problem, a w trakcie sesji się okazuje, że tych problemów jest dużo więcej, albo że on jest tylko po prostu jakąś przykrywką i jest tam dużo rzeczy głębiej, więcej po prostu, także no to wszystko jest kwestią indywidualną, zdecydowanie. Też wykorzystuję czasem medytację. Jeżeli osoba jest, powiedzmy, bardziej otwarta na własne czucie, na własne emocje, nie jest zblokowana,
niestety bardzo wielu mężczyzn, z którymi pracuję, jak nie większość, to są mężczyźni, którzy są bardzo poblokowani. Często czuję taki po prostu mur, za którym no jest mnóstwo wypartych rzeczy, dlatego że no my mężczyźni no byliśmy uczeni tego, żeby nie doświadczać emocji, tak, żeby je wypierać, tak, mężczyzna trudnych emocji, tak, emocje, które jakby młodzi chłopcy, którzy pokazywali przynajmniej kiedy ja byłem dzieckiem, tak, to było raczej niewskazane, tak. Taki chłopiec był wyśmiewany za to, że nie wiem, że może płakać, że może czuć się wrażliwy, że może czuć się zraniony, że jest mu po prostu przykro i że jest słaby. Mężczyzna, wiele kobiet uważa, że mężczyzna zawsze powinien być twardy i całkowicie twardy, tak, i mieć i zniesie wszystko, tak? Można go traktować w dowolny sposób i on po prostu wytrzyma wszystko. Mężczyzna będzie tą skałą, na której kobiety będą mogły się oprzeć, natomiast no, do tego musi się skontaktować z własnymi emocjami, także musi się z nimi połączyć i musi doświadczać i przeżywać wszystkich emocji. Nie wypierać się, bo emocje są po to, żeby je doświadczać, żeby je czuć. Mężczyźni niestety mają problem z tym, więc jak się pojawiają, to często jest po prostu blokada. I no ja też czuję, na ile dana osoba pracuje z głowy, a na ile jest serce, no, otwarte na własne serce, bo tak naprawdę moim zadaniem jest samemu być w sercu cały czas, czyli czuć, tak? Wtedy to jest ten stan flow i jakby to prowadzenie jest w mnie jako terapeuty też jest wtedy najwyższe, najbardziej takie znaczące, najbardziej takie transformujące. I kiedy osoba też jest w sercu i otwiera się na to własne serce, oczywiście ja robię wszystko, żeby zbudować zaufanie, żeby też opowiedzieć sobie, żeby zbudować taką po prostu przestrzeń, w której dana osoba, która ze mną pracuje, żeby mogła się poczuć bezpiecznie i mogła mi zaufać na tyle, żeby powiedzieć wszystko jak na takiej spowiedzi, można powiedzieć. Więc to jest ważne, to jest cholernie ważne, więc otwieranie się na serducho, na własne serducho i no, na te wszystkie emocje i informacje, które przychodzą. Czasami po prostu osoba też nie wie, jak przychodzi do mnie na sesję, nie wie, jak wygląda do końca sama metoda, jak wygląda sesja, więc jest oczywiście, jest pewien dystans. Zaczynamy też pracować, zaczynamy się upukiwać, zaczynamy robić różne procesy. No i dopiero, nie wiem, po jednej, dwóch sesjach dopiero osoba się jakby przyzwyczaja, widzi, zaczyna czuć, na czym to polega i wtedy zaczyna się po prostu otwierać, więc ja też staram się oczywiście ten opór zniwelować. Czasami jest też po prostu opór przed samą pracą, jest lęk u osób przed tym, co tam może się kryć, co tam można odkryć, czy to będzie przyjemne, czy dam sobie z tym wszystkim radę, czy przeżyję, tak? Czy coś się zmieni w moim życiu, jeśli się zmieni, to czy się zmieni na gorsze. Oczywiście są przeróżne obawy, więc czasami po prostu od razu przechodzimy do takiego opukiwania, żeby po prostu zniwelować ten opór, ten lęk przed samą pracą, lęk wynikający z nieznania metody i jakby tego, jak ja pracuję. No i w trakcie pracy, generalnie zawsze w trakcie pracy, jak ściągamy takie warstwy, trochę jak można powiedzieć, jakby obieramy taką osobę jak taką cebulę, zaczynają się pojawiać nowe informacje i mówię, im dana osoba jest bardziej w sercu, wychodzi z głowy, jakby pozwala przedostać się różnym informacjom, to po prostu w trakcie sesji, czy też w ogóle wielu sesji pojawiają się nowe informacje i nowe. Ja oczywiście swoim zaangażowaniem staram się wyłapać jak najwięcej rzeczy, usłyszeć jak najwięcej rzeczy, robię mnóstwo notatek,
one mi później pozwalają też sformułować pewne określenia jakby i pozwolić osobie, która ze mną pracuje, usłyszeć tak naprawdę, bo my mamy często po prostu mnóstwo myśli, opowiadamy sobie przeróżne historie, tak, a dopiero jak nam ktoś to powie, tak, naszymi bardzo podobnymi słowami lub identycznymi, to dopiero nas wtedy tak dotyka to, tak? Dopiero zaczynamy to czuć, tak? Bo to cały czas chodzi o to czucie, tak? W każdej sesji ze mną chodzi o czucie, żeby czuć jak najwięcej, żeby poczuć, otworzyć się. No ja też się uczę, uczę się z każdą sesją, uczę się, poznaję siebie jako terapeuta, jako człowieka, ale też jako tego prowadzącego, który pokazuje ludziom, jak otwierać się na serce własne, jak czuć. I wychodzi mi to coraz lepiej. I to też dzięki wam, że się pojawiacie, że chcecie ze mną pracować, że macie do mnie zaufanie. To jest oczywiście dla mnie fantastyczna sprawa. Dla mnie każdy człowiek, który się u mnie pojawia, to jest jak książka, jak nowa książka, którą będę czytał. I no, to jest ogromna przygoda, za którą jestem cholernie wdzięczny. Dla mnie to jest po prostu ogromna pasja. Poznawać tak wielu ludzi, ich historie, ich doświadczenia. Te osoby, które ze mną pracują, pod wieloma względami rezonują także ze mną, tak? Czy też przemyśleniami, czy też doświadczeniami. Także no, to jest takie magiczne połączenie, które się dzieje i dosłownie magiczne, tak? Tak, mam wrażenie po prostu, że jakaś siła nade mną po prostu czuwa i dzieją się te wszystkie niesamowite rzeczy podczas każdej sesji. Nie wiem, to chyba wszystko, co chciałbym wam powiedzieć. Zapisałem sobie mnóstwo rzeczy, jak zwykle, które powinienem powiedzieć, ale jak zwykle mówię to, co mam powiedzieć w tym danym momencie, podczas nagrywania już samego filmu. Także zapraszam was do pracy ze mną. Mam nadzieję, że przybliżyło wam to, jak pracuję, jak wygląda praca ze mną. Przekażcie ten film wszystkim osobom, które mogłyby potrzebować pomocy, kogoś z takimi umiejętnościami jak ja, z takim darem do prowadzenia, jaki mam ja. Dajcie lajka, jak zawsze, subskrybujcie kanał, pomoże to się temu kanałowi rozwijać. Jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć, na dole w opisie są także informacje, jak można to zrobić. Dzięki.